Już obie drużyny wybiegają na parkiet stadionu Osir Stadionu, tak z przyzwyczajenia oczywiście, z przyzwyczajenia komentarza piłki nożnej, oczywiście na parkiet hali Osir Włochy. Kibice Legii teraz powstali na trybunach, a w tle chyba najbardziej charakterystyczna melodia tego klubu, a więc Czesław Niemen, Seno Warszawie, taka mini żyleta w hali Osir we Włoszech. Posłuchajcie, poczujcie tę atmosferę. W tym momencie odbywa się taka dosyć miła ceremonia. Tutaj też rzecznik prasowy warszawskiej Legii bierze w niej udział, wręczany puchar między innymi za awans do pierwszej ligi. Kolejna, można powiedzieć, nagroda do gabloty warszawskiej Legii. Natomiast sekcja futsalu jest dosyć młoda, bowiem powstała już, zerkam w swoje notatki, żeby Państwu przytoczyć dokładną datę i myślę, że wielu z Was w to nie uwierzy, ale 9 dnia maja 2019 roku. Dzisiaj mamy początek października w zaokrągleniu, powiedzmy więc, że futsal w Legii istnieje dopiero od półtora roku, a ta drużyna w tym sezonie mówi otwarcie o tym, że chce awansować do ekstraklasy. Plany ambitne? Czy są do zrealizowania? To się okaże. Pierwsze dwie kolejki pokazały, że jak najbardziej. Jednak jak to mówią, jedna jaskółka wiosny nie czyni. To dopiero początek sezonu. Przed nami i przed nimi jeszcze naprawdę wiele starć. W tym momencie jeszcze ostatnie narady w obu ekipach. Jakieś przemowy motywacyjne, które mają jeszcze bardziej nakręcić, które też przy okazji mają wyzwolić taką sportową złość, energię, która przełoży się na wysoki piłkarski poziom. Piłka ustawiona w środku pola i będziemy rozpoczynać to spotkanie. Legia Warszawa kontra KS Gniezno. Trzecia kolejka pierwszej ligi futsalu. No to jedziemy! Ładne wycofanie do tyłu. Od razu tutaj zawodnicy z Gniezna lewym skrzydłem. Pokazuje się tutaj Kurkowski. Ach, ładny strzał, ale pierwsza dobra interwencja Tomasza Warszawskiego. Będzie rzut rożny z lewego narożnika dla drużyny z Gniezna. Gniezna po drodze dotykał tej piłki. Adam Grzyb ustawiony w lewym narożniku. Nieco ponad półtorej minuty tego meczu za nami. Ładny strzał po ziemi, jednak przyblokowany. No i teraz szansa na kontrę dla zawodników z Gniezna. Poprzeczka dobitka i nie dali rady. Jak oni tego nie trafili? Szymon Urntowski tym, który mógł uszczęśliwić zespół z Wielkopolski. Ale świetne rozprowadzenie akcji lewym skrzydłem. Dokładne zagranie w tempo. Jeszcze strzał w poprzeczkę. No i dobitka jednak kompletnie nieudana. Będzie jednak jeszcze rzut rożny. Znowu strzał z daleka. Świetna interwencja Tomasza Warszawskiego. Milewski tak był zgubiony. Jeszcze raz uderzenie Glińskiego. Gliński wchodzi w środek. Obok niego Milewski. Do niego wycofanie. Bomba z daleka. Kapitalny gol. Kapitalny był to gol. 1-0. Prowadzi Legia Warszawa. Mariusz Milewski. Mariusz Milewski, znaczy kapitan, czwarta jego bramka w tym sezonie. Gospodarze otwierają wynik tego spotkania. Kapitalna bomba z naprawdę potężnej odległości. Legia prowadzi 1-0. Przerzut na prawą stronę boiska. Piękne kółeczko Glińskiego. Świetnie, będzie okazja. 2-0! 2-0! Ależ rozklepana ekipa z Gniezna w defensywie. Mateusz Gliński, pierwsze jego trafienie w tym sezonie. Legia 2, KS Gniezno 0. Ależ pięknie pograli na jeden kontakt i znowu praktycznie wygrany pojedynek 1-1. Mateusza Glińskiego 2-0. Dosyć płaskie, no ale znów przespali się zawodnicy Legii, jednak Gliński na posterunku. Mikołaj Bereźnicki znalazł się w naprawdę dogodnej sytuacji, mniej więcej 3 metry przed nosem bramkarza. No i mamy przedłużony rzut karny. Mamy przedłużony rzut karny, szóste przewinienie i to tej największej gwiazdy Mikołaja Bereźnickiego. To będzie strzał bezpośredni. To będzie próba kapitana Mariusza Milewskiego. No to co? Czy pachnie nam tu trzecią bramką? Mariusz Milewski naprawdę dzisiaj prezentuje precyzyjne strzały z daleka.
Jeden z nich zakończony bramką. Czekamy na gwizdek. Ruszył Milewski 3-0! Ależ perfekcyjne wykończenie pana kapitana. Drugie jego trafienie dzisiejszego wieczoru w hali Osir Włochy. 3-0. Można powiedzieć, biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał do zakończenia pierwszej części, taka bramka do szatni. Naprawdę mocno poobijana. Milewski dostanie zwrotkę? Nie. Wydawało się, że pograłem na jeden kontakt z Pawłem Tarnowskim. Mamy przewinienie. Mamy przewinienie Mateusza Glińskiego. Mamy żółtą kartkę też dla tego zawodnika. Czekamy na gwizdek. Nie, Gresser jednak rozegrał przez prawą stronę boiska. No i to był wielki błąd, bowiem jest strata i ostatnie 15 sekund dla Legii na rozegranie tej akcji. Rozegranie do Tarnowskiego. Tarnowski w głąb pola, wycofanie. No i to będzie szansa dla ekipy z Gniezna. Wracający kapitan Milewski. Znowu protesty, twierdzą zawodnicy z Gniezna, że Legia popełniła faul i to jest koniec pierwszej połowy, po której Legia prowadzi 3-0. Co tu dużo mówić, warszawianie mają zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi przede wszystkim o skuteczność. Chociaż nie ujmujmy ekipie z Gniezna, kilka sytuacji mieli. Wystarczyło być po prostu skuteczniejszym, a myślę, że ten wynik miałby szansę być zdecydowanie wyrównany. Kilka minut przerwy i wracamy do warszawskich Włoch. Wracamy na drugą połowę meczu futsal pierwszej ligi pomiędzy Legią Warszawa a KS Gniezno. Po pierwszych minutach, po pierwszych 20 minutach, jak na razie deklasacja. 3-0 prowadzenie warszawskiej Legii. Dwukrotnie pan kapitan Mariusz Milewski po kapitalnych strzałach z dystansu. Jeden z przedłużonego rzutu karnego, natomiast drugi po fajnej akcji, tutaj wypracowanej mu przez kolegów. Skwitował to bombą z daleka. No i też Mateusz Gliński, który w zasadzie wepchnął piłkę do bramki drużyny z Gniezna. Tak to się stało, 3-0. Czekamy na pierwszy gwizdek, no to ruszyli. Legia od razu idzie do przodu, strzał z daleka, ależ tutaj było olbrzymie zagrożenie. Chyba słupek uchronił drużynę z Gniezna przed stratą pierwszego gola. Kapitalna bomba Bartłomieja Świniarskiego. No gdyby zaskoczyli zawodników z Gniezna po 6 sekundach, to wow, szapoba, droga Legio. Pusta bramka po stronie piłkarzy z Gniezna. Wycofali bramkarza, próbują zagrać wabank. Z drugiej strony, co mają do stracenia? 7 minut do końca. Legia jednak może bombardować niczym Artur Siódmiak na Mistrzostwach Świata w meczu z Norwegią. Przez całe boisko, byle w bramkę. No i teraz będzie ta okazja. Pusta bramka, 4-0. Ależ kapitalne trafienie. Czakrychłowski i Bereźnicki. Ale to są największe żądła. Jeszcze z przodu Gresser. Bereźnicki z daleka przed siebie. Warszawski, pusta bramka, ale no gdyby to wpadło, to byłby strzał marzeń. Gresser, prawa strona boiska. Gresser schodzi z piłką bardziej do środka. Wycofanie pod bramkę. No i będzie szansa dla Legii. Pusta bramka, no to co, 5-0? Nie. Jednak nie. Gresser, wysoko podniesiona piłka. Bereźnicki. Bereźnicki przepycha się tutaj nieźle. Pusta bramka, szansa, 5-0. Paweł Tarnowski po raz drugi. No tutaj jeden z kibiców zaczął śpiewać 5-0, tak troszeczkę jakby chciał zachęcić trybunę. Oczywiście jest to wielki triumf, to ostatnie pół minuty. To dla Legii będzie taka swoista runda honorowa, runda dla zwycięzców. 5-0. To jest deklasacja, to jest różnica. Nawet nie jednej, a co najmniej dwóch klas. Nie, dopiero teraz wrócił między słupki zawodnik z Gniezna. Ale Legia się nie śpieszy. Ostatnie 10 sekund. Końcowe odliczanie. Jak to mawiał Zdzisław Ambroziak. Odliczanie wsteczne. Rozpoczęte właśnie w tym momencie. 3, 2. Jeszcze będzie aut dla warszawskiej Legii. Ale tutaj już wszyscy wiedzą, czym ta impreza dzisiaj na Osirze Włochy się zakończy. Zakończyła się strzałem Mateusza Glińskiego, jakby na wiwat, ale to nie jest istotne. Legia Warszawa wygrywa z KS Gniezno 5-0, mecz trzeciej kolejki pierwszej ligi
futsalu. Komplet punktów po trzech meczach. Trzy zwycięstwa i tylko gorszy bilans bramkowy powoduje, że Legia w ligowej tabeli będzie zajmowała miejsce drugie. Za plecami Wemetu Futsalu klub Kamienica Królewska, która dzisiaj odniosła również przekonujące zwycięstwo nad Toruńską Akademią Futsalu 6-1. Jak na razie w tej pierwszej lidze mamy dwóch dominatorów. Jest to właśnie drużyna Kamienicy Królewskiej, no i warszawskiej Legii. Ale w pewnym momencie dojdzie do starcia pomiędzy tymi zespołami, a tam już ktoś prawdopodobnie okaże się gorszy. Czekamy jednak na kolejne rozstrzygnięcia. Przypominamy, w następnej kolejce obie drużyny wybierają się na północ. Legia jedzie do Szczecina, Gniezno jedzie do Gdańska. Oklaskami żegnani zawodnicy Legii, którzy dziękują swoim wiernym fanom za doping. Piłkarze dziękują kibicom, kibice dziękują piłkarzom, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Maciej Piotrowski, kłaniam się, do usłyszenia.